Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, temat przebaczenia. Wiem coś o tym niesamowitym przebaczeniu, miłosierdziu Pana Boga. Też o tym, jak człowiekowi, który przez wiele, wiele lat tarzał się w bagnie grzechu, jak tak po ludzku, kierując się racjonalizmem, jak ciężko przyjąć to przebaczenie, jak trudno w to uwierzyć. Po moim nawróceniu miałam taki etap, kiedy było mi tak trudno uwierzyć, że Bóg może kochać mnie taką, jaką jestem. I ja go pytałam: Boże, jak Ty możesz mnie taką kochać? No przecież spójrz na to moje serce, obumarłe, zimne, skamieniałe. A On odpowiada mi: i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne i dam wam serce z ciała. Mówię: Boże, ale no zobacz na te wszystkie moje grzechy. A On mówi: choćby wasze grzechy były jak szkarłat, to jak śnieg wybieleją. I ja za każdym razem pokazuję Mu kolejny obszar mojego serca, który ma przekonać Go, że przecież mnie nie można kochać, nie taką. I żaden z tych moich argumentów Go nie przekonał. Moje życie bez Boga. Dom bardzo antyklerykalny, chrzest, pierwsza komunia i koniec. Przez kolejne 23 lata ja nie przekroczyłam progu kościoła. Odmówiłam przyjęcia sakramentu bierzmowania. Otwierałam bardzo wiele furtek dla działania zła w moim życiu. Fascynacja złem, mrokiem, okultyzmem, spirytyzmem, satanizmem. Coraz cięższa muzyka metalowa z bluźnierczymi tekstami. Wizyty u wróżki, medium, epizod z kartami Tarota. Kolejne relacje damsko-męskie. Ja tak strasznie chciałam czuć się kochana. Szukała mnie tam, gdzie miałam szukać. Zwolenniczka aborcji, zwolenniczka eutanazji. Przyszedł moment, kiedy ja byłam tak złym człowiekiem, że miałam satysfakcję, kiedy doprowadziłam drugiego człowieka do łez. Kiedy pewnego dnia wertowałam internet, żeby znaleźć informację o apostazji, bo to był czas, kiedy do szału doprowadzała mnie myśl, że kiedy ja umrę, to nad moją trumną stanie facet w koloratce. Nienawiść do kościoła, do kapłanów, katolików, wszystkiego, co święte. I całkiem niedługo później od moich ówczesnych znajomych ja usłyszałam takie banalne dla mnie wtedy zdanie. Oni powiedzieli mi, że Bóg jest miłością. Ja śmiałam im się prosto w twarz. Katolicy, w jakich czasach my żyjemy, żeby mi ktoś mówił o Bogu, którego nie ma. Przecież On nie istnieje. To jest wytwór wyobraźni dla ciemnej katolickiej masy, która nie potrafi troszczyć się o własne sprawy, więc szuka pomocy gdzieś między chmurami. Tym dla mnie byli wtedy katolicy. Kiedy opowiadali o doświadczeniu Ducha Świętego, jakiego ducha? Ale z drugiej strony słuchałam i ja widziałam, że oni mają w sobie jakiś taki niesamowity pokój serca, taką radość, miłość, coś, czego ja nigdy nie miałam. I zaprosili, bym pojechała razem z nimi na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Uległam po kilku namowach i z jednej strony chciałam im udowodnić, że to jest jedna wielka ściema, jakiś religijny fotomontaż. Ale z drugiej strony ja im tak strasznie zazdrościłam i chciałam doświadczyć tego, co oni. Mały drewniany kościół, masa ludzi, grudzień. Katolicy wstają, klęczą, siadają, a ja siedzę z założonymi rękami, bo przed kim mam klękać, skoro Boga nie ma. Po skończonej Eucharystii adoracja, pierwsza w moim życiu w wieku 30 lat. I ja nie wiem, o co chodzi, bo facet w koloradce wyjmuje ze złotej szafy białe kółko, a katolicy znowu padają na kolana, a ja nadal siedzę z założonymi rękami. I myślę sobie: no i co? I co, Boże, gdzie te Twoje efekty specjalne? Ja pluję Mu w twarz po raz kolejny, a On przychodzi z doświadczeniem miłości tak niesamowitej. Ja czuję falę ognia, która przelewa się przez całe moje ciało, skupia się w sercu, pulsuje. Ja cała się trzęsę, jakby ktoś podłączył mnie pod prąd. I potoki łez. Ja po prostu wyję w tym kościele.
A mimo wszystko ja czuję taki pokój, jakiego nie dał mi świat. Pokój, jakiego nie czułam nigdy wcześniej. Miłość, jakiej nie czułam nigdy wcześniej. I ja wtedy doświadczam, że mimo, że żyjemy w świecie, że przecież jak coś jest za darmo, to musi być byle jakie, uszkodzone, przeterminowane. A Bóg przychodzi do mnie ze swoją miłością, totalnie za darmo. Z tym jedynym, czego tak naprawdę warto pragnąć i do czego dążyć. Do uświadomienia sobie, że On jest miłością. Ja wtedy wiem, że się coś zmieni, ale tak naprawdę jeszcze nie wiem, że zmieni się wszystko. Spowiedź generalna po 23 latach. Moja druga, pierwsza komunia święta. To jest kolejny czas, kiedy ja doświadczam niesamowitej miłości i niesamowitego przyjęcia mnie przez Boga taką, jaką jestem. Kiedy ja przychodzę do Ojca w tych brudnych, śmierdzących, podartych szmatach. On mnie przyjmuje i daje mi godność swojej córki. Daje mi białą sukienkę i sandały na nogi i pierścień na rękę. I mówi, jak dobrze, że wróciłaś. Czekałem, tęskniłem. Druga, pierwsza komunia święta. Chyba znowu powinnam mieć na sobie białą albę i wianuszek z bukszpanu. Msza jak każda inna. A ci ludzie nie wiedzą, jaka uroczystość w tym momencie odbywa się w moim sercu. Oddaję życie Maryi, a tydzień wcześniej przyjmuję sakrament bierzmowania, którego odmówiłam w szkole podstawowej. I to połączenie, a to nazywam takim niesamowitym, miłosnym spiskiem Maryi i Ducha Świętego, to robi rewolucję w moim sercu. Bo po pierwsze, ja za Maryją pragnę powtarzać, niech mi się stanie. I zaczynam doświadczać ogromnego pragnienia wypełnienia woli Bożej w moim życiu, obojętnie jaka ona by nie była. I mówię, Panie Boże, rób ze mną, co chcesz. Misja w Afryce, amen. Mąż i 10 dzieci, amen. Żeby Twoja wola była moim pragnieniem. Drugi znak to było niesamowite uświadomienie sobie tego, jak ostre, jak miecz obosieczny jest Słowo Boże. Jak jest pełne miłości, ale jednocześnie karcące. Bo wtedy ja, wielce nawrócona Marta, biegam z jednych rekolekcji charyzmatycznych na drugie rekolekcje charyzmatyczne, żeby duchowo wzrastać. I tak pięknie mówię, że kocham Boga, którego nie widzę. A kiedy otwieram hymn o miłości, uświadamiam sobie, że ja się modlę o charyzmaty, a ja nie potrafię kochać człowieka, który jest na wyciągnięcie ręki. Jaka hipokrytka. I wtedy się zaczynam modlić o miłość. Tylko i wyłącznie, Boże, weź moje serce z kamienia i daj mi serce z ciała. Ja wtedy pracuję w kolejnym ekskluzywnym butiku, bo taka praca mi odpowiada. I w pewnym momencie patrzę na moich klientów, którzy przychodzą z grubymi portfelami, ze złotymi kartami. I ja widzę, że oni są tak biedni, że pieniądze to jest tylko to, co oni mają. I ta praca zaczyna mnie uwierać. I ja czuję, że niebawem coś się zmieni. Kilka dni później spotykam moją znajomą, która pyta, nie szukasz czasem Bożej pracy? A ja mówię, szukam. No i Pan Bóg, On sobie bardzo bierze do serca nasze tak, dla wypełnienia Jego woli w naszym życiu. Rzucam pracę i zatrudniam się w Domu Pomocy Społecznej dla osób z bardzo głęboką niepełnosprawnością, intelektualną i fizyczną. Pierwsza grupa to dorosłe kobiety, które trzeba umyć, nakarmić, przewinąć. A w tym miejscu ja, Damulka z ekskluzywnego butiku, która nigdy wcześniej nie przewinęła dziecka. Kolejna grupa to dzieciaki leżące. Wyobraźcie sobie dzieci. Najmłodsze ma rok, najstarsze 16 lat. I żadne z tych dzieci nigdy nie usiadło. Żadne z tych dzieci nigdy nie zrobiło kroku, nie powiedziało słowa. Większość z nich nie widzi. Nie są w stanie nawet przewrócić się na drugi bok. Ich ciała często zdeformowane. Oddychają przez rurki w tchawicy. Są karmione przez gastrostomię. I w tym miejscu ja, zwolenniczka aborcji przez tyle lat,
I właśnie dla tych wszystkich pań, które teraz na ulicach tak głośno krzyczą, zabić, usunąć, wyskrobać, to te dzieciaki nie mają żadnej wartości, bo dla nich to są rośliny. Tylko rośliny nie słuchają muzyki i nie uśmiechają się, kiedy są brane na kolana. A te dzieciaki tak strasznie chcą być przyjęte i kochane takimi, jakimi są. A skoro są, to Bóg chciał, żeby były. W tym miejscu niesamowicie wkracza do akcji Maryja, która daje mi swoją miłość, a ja ze zdumieniem zauważam, że ja zaczynam je przytulać, całować, brać na kolana, ja zaczynam je kochać. Szok. I w tym miejscu ona pokazuje mi, że kiedy ja robię to, czego kilka lat wcześniej nie robiłabym za żadne pieniądze na świecie, kiedy ja zmieniam moim podopiecznym pampersy, wycieram ślinę, która kapie im z ust i jestem taka śmieszna w oczach tego hedonistycznego świata, to ja to wszystko robię na chwałę Pana Boga. Bo tak samo Maryja swoją codziennością uwielbiała Stwórcę prostymi czynnościami. Kolejne zaproszenie, jeszcze bardziej ekstremalne. Ja zaczynam czuć w swoim sercu jakieś irracjonalne pragnienie czuwania przy umierających. Ja mówię, Boże, przecież Ty oszalałeś. Ja się nie nadaję. Proszę Go o znaki, żeby mi pokazał, że to na pewno jest Jego wola. Potwierdza mi to trzykrotnie. Przed pierwszym wejściem na oddział powierzam się Maryi. Oddaję jej oczy, usta i ręce i mówię, Mamo, Ty ich kochaj przeze mnie, bo ja nie potrafię. Ja nie mam takiej miłości. Hospicjum to jest chyba jeden z najbardziej ekstremalnych wolontariatów i najbardziej niesamowite rekolekcje, na jakie zostałam zaproszona. W tym miejscu, kiedy modlisz się słowami modlitwy różańcowej teraz i w godzinę śmierci naszej, to te słowa nigdy nie były dla mnie tak namacalne jak w hospicjum. I to w hospicjum ja uwierzyłam w życie wieczne, kiedy miałam łaskę towarzyszyć osobom umierającym, które widzą już rzeczywistość zupełnie inną, dla mnie nieosiągalną, która jest dla nich dużo bardziej realna niż ja siedząca na krześle tuż obok. I oni potrafią mieć wzrok tak pełny zachwytu, miłości, nadziei. Oni potrafią wznosić do góry ręce, zupełnie jak w geście odpowiedzi na czyjeś wyciągające się ramiona. W hospicjum widziałam najpiękniejsze historie miłosne. Nie dopóki jest dobrze, dopóki nie pojawi się lepszy model, tylko dopóki śmierć nas nie rozłączy. Kochani, kiedy pozwolicie Panu Bogu wejść w wasze życie, to On wejdzie i przywróci je do góry nogami, a wy w pewnym momencie zorientujecie się, że nie mogło być lepszego planu i pomysłu na wasze życie od tego, który On przygotował. I moje życie jest totalnie odwrotne od tego, jakie myślałam, że będzie. Ja, zwolenniczka aborcji i dzieciaki z głęboką niepełnosprawnością. Ja, zwolenniczka eutanazji, czuwająca przy umierających. Ja, tyle lat publikująca bluźniercze teksty w internecie. Teraz jeżdżę po parafiach, żeby mówić ludziom, że Bóg jest miłością. Ja, przez tyle lat uzależniona od relacji, rozeznaję, że bezżeństwo jest moją drogą, bo ja nigdy nie czułam się bardziej kochana niż teraz, kiedy jestem tylko dla Chrystusa. Kochani, na koniec, ten czas Wielkiego Postu, tak wam wszyscy pokazują na krzyż. I dla mnie on był tylko kawałkiem drewna przez wiele, wiele lat. A teraz jest najpiękniejszą historią miłosną wszechświata. Tylko my musimy uwierzyć, że kiedy On klęczał w ogrójcu, z sercem przeoranym tymi wszystkimi zdradami i grzechami, to On tam klęczał dla ciebie. I kiedy był biczowany, opluwany, koronowany cierniem, to On to wszystko znosił dla ciebie. I kiedy szedł drogą krzyżową, upadał i wstawał trzy razy, to robił to dla ciebie. Kiedy przybili Go do drzewa krzyża, to On to znosił, bo tak strasznie Cię kocha. I czym jest dla Ciebie? Czym jest dla Ciebie krzyż? Bóg zapłaci.